No, żeby Wałęsa tak za tym Watykanem nie obstawał, ale żeby był miał 5% żydostwa, tak jak to Lidka Lipska, to na pewno by mu się poszczęściło, chociaż w Lidce to się nie poszczęściło. Ale widzicie Państwo, o, Rodowicz przychodzi do Gołdy Tęczer na bankiety. Jej się szczęści, prawda? Tej naszej, tak. A ta Smosarska, ona nie chciała. Pomimo, że Rodowicz do końca życia powiedziała, że będzie występowała, jak będzie miała wszystkie nogi, nie odejmie tam jej nic, sytuacja, rakiem, czy jakoś tak, będzie do końca życia występowała. Natomiast Smosarska nie chciała, zrezygnowała. Jadwiga Smosarska wystąpiła w 40 sztukach teatralnych, a mimo to publiczność II Rzeczpospolitej obwołała ją królową kina polskiego. Obwołała! Dlaczego więc aktorka tego formatu po wojnie zrezygnowała z wszelkiej działalności artystycznej w ogóle? Dlaczego w ogóle? Dlaczego powiedziała sobie nie?